Witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Chwała naszemu Panu Jezusowi. Amen. Halleluja. Niech będzie godzin chwały ten, który jest na wieki. Ten, który jest pierwszy i ostatni, ten, który jest silny i potężny, jak śpiewaliśmy. Halleluja. Halleluja. Dobrze jest być w Bożej obecności. Muszę się popatrzeć najpierw na was. Halleluja. Duchu Święty, widzisz wszystkie pragnące serca na tym miejscu. Dziękujemy Tobie. Halleluja. Dziękujemy Tobie, że Ty masz dosyć, masz więcej niż potrzebujemy, aby napełnić każde pragnące serce. Halleluja. Halleluja. Dzięki Ci, Jezu. Tak ważne jest, abyśmy otworzyli nasze serca. Kiedy otwieramy, to tak jakbyś postawił dzban, jakbyś postawił ten wazon, jest gotowy, żeby go napełnić. Kiedy on jest przewrócony albo nachylony, tylko do poziomu potrafi nalać. Albo w ogóle nie da rady. Dlatego ważne jest, abyśmy otworzyli nasze serca. Ale chciałbym, żebyśmy czytali Boże Słowo, żebyśmy się zastanowili i rozważyli Boże Słowo na tym miejscu. Kiedy widzę pragnące serca, kiedy widzę was na tym miejscu, wiem, że Bóg ma wiele przygotowane do nas dzisiaj. Amen. Boże Słowo. Zeszły tydzień słyszeliśmy, że jest pokarmem. Słyszeliśmy, że Boże Słowo jest pokarmem. Kiedy wiemy dobrze, że kiedy chcemy funkcjonować, kiedy chcemy żyć, musisz się odżywiać. Musisz zjeść śniadanie. Mówią, że najważniejsze jest śniadanie. Musisz zjeść obiad. Pomiędzy tym może być drugie śniadanie, kiedy pracujesz, jest wskazane. Musisz zjeść kolację. Niektórzy mówią, że się nie je kolacji. To nie ja akurat. Więc chcę wam powiedzieć, że kiedy chcemy funkcjonować, kiedy chcemy żyć, musisz odżywiać się, musisz jeść. Boże Słowo jest pokarmem dla naszej duszy. Boże Słowo jest dla naszej duszy. Jeżeli nie odżywiamy się, umrzemy. Jeżeli nie odżywiamy się, będziemy słabnąć i się przewrócimy. Nie jesteśmy w stanie podjąć żadnego zadania. To było mówione tydzień temu. Słowo Boże jest pokarmem dla naszej duszy. Ono jest pokarmem. Duch Święty podaje, przetwarza, pokazuje nam, jak w Bożym Słowie, jak możemy rozkoszować się, jak możemy też mieć posiłek, trwały posiłek, Boże Słowo. Halleluja. I to, żeśmy słyszeli zeszły tydzień, była zachęta też do tego, żeby Boże Słowo czytać, żeby Boże Słowo rozważać, żeby nad Bożym Słowem się zastanawiać. Wiecie, kiedy się modliłem, to Duch Święty wyraźnie widzi, że chce do naszego zboru, chce do Kościoła powiedzieć, jak bardzo ważne jest Jego Słowo przed Nim i tak samo chce, abyśmy my to zrozumieli. Amen? Boże Słowo jest bardzo ważne w Twoim i w moim życiu. Bez Bożego Słowa nie istnieje nic. Czy wiecie o tym, że świat istnieje przez Boże Słowo? Amen? Halleluja. Wiecie, jest takie słowo, jest taki w Nowym Testamencie, list do Hebrajczyków, jest napisane, że Słowo Boże, przez Boże Słowo świat został stworzony, przez Boże Słowo świat został podtrzymany i przez Boże Słowo świat zostanie usunięty. Wszystko przeminie. Przez Boże Słowo. Kiedy Bóg stwarzał świat, wypowiedział Słowo. I chciałbym, żebyśmy zastanowili się przez chwilę nad to, ale zanim się zastanowimy, to chciałbym, żebyśmy przeczytali najpierw urywek Słowa Bożego, tego właśnie cennego, drogocennego Słowa, które wypowiedziały Boże usta. Amen? Otwórzcie Księgę Izajasza. Księgę Izajasza, 55 rozdział. Otwórzmy wszyscy, którzy macie Biblię, otwórzmy, będziemy patrzeć, też będzie wyświetlone. 55 rozdział, 10 i 11 werset. Słowo Boże mówi tak, właściwie mówi Bóg. Słuchajcie uważnie, bo teraz mówi Bóg. Bóg osobiście mówi do ciebie i do mnie, do nas. Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną tak, aż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Popatrzmy się jeszcze raz na te słowa. Przypatrzmy się na te słowa dobrze. Bóg mówi tutaj bardzo ważną rzecz. Ja przeczytam jeszcze raz to słowo. Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Bóg mówi tutaj bardzo ważne i bardzo mocne słowa do nas, jako do ludzi. Bóg wypowiada słowa,
i one nie wracają puste, ale one wykonują Jego wolę. Amen? Halleluja. I to jest cudowne. Wiecie, kiedy Słowo Boże, kiedy nam mówi, że Bóg stworzył świat, to na początku nie było nic, ale Bóg stanął i wypowiedział Słowo. Amen? Na początku Bóg wypowiedział Słowo. Niech stanie się świat, niech stanie się ziemia, niech stanie się morze, niech stanie się ląd. Amen? Halleluja. Wiecie, tak bardzo mnie to cieszy. Mnie to tak bardzo cieszy, że taki cudowny jest nasz Bóg. Tak potężny jest nasz Bóg, Stwórca. Wiecie, nawet ateiści i ludzie niewierzący, którzy mówią, że są niewierzący, ale tak naprawdę wierzą. To słuchajcie, nawet ateiści wiedzą, że ktoś musi być, kto to wszystko stworzył. Oni nawet są przekonani, że ktoś musi być, a my wiemy, kto to jest. To jest Wszechmogący Bóg. I kiedy otworzymy Biblię, wiecie, dla mnie nawet pierwsza strona Biblii jest Ewangelią. Bo Bóg niczego nie zepsuł, niczego nie pozmieniał, nie uczynił niczego na dwojaki sposób. On wszystko uczynił doskonale. Amen? Jak to zrobił? Swoim słowem. Wypowiedział słowo i stało się. Na pierwszej kartce, na pierwszej stronie Biblii, kiedy byśmy otworzyli, jest napisane, wiecie co? Cudowne słowa Ewangelii. Na początku stworzył Bóg. Amen? Bóg wszystko, co dobre i doskonałe, stworzył. On niczego nie stworzył złego, niczego nie stworzył jakiegoś nie wiadomo jakiego. On stworzył dobrze i doskonale. Amen? Słowo Boże mówi o tym, że wszystko, co dobre i doskonałe, pochodzi od Boga. To grzech przyszedł dopiero przed nieposłuszeństwo człowieka, ale Bóg stworzył wszystko doskonale. I On, kiedy stworzył świat, wypowiedział słowo. W psalmie jest taki fajny psalm, 33 psalm. Tego nie zamierzałem czytać, ale otwórzmy to, Łukasz. 33 psalm, 6 werset. Przeczytajmy tak na szybciutko. Lubię ten psalm, bardzo go lubię, więc chcielibyśmy go przeczytać. Słowem Pana, opatrzcie, tak cudowne. Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, a tchnieniem ust Jego całe wojsko ich. Kiedy Bóg stworzył świat, wypowiedział słowo, a tchnieniem Jego całe wojsko ich. W innym tłumaczeniu jest napisane, że cały wszechświat, Jego tchnieniem. Kiedy Bóg wypowiedział słowo, Jego tchnieniem ożywił wszystko, co stworzył. Amen? Halleluja. Dlaczego to mówię? Mówię to, bo to jest bardzo ważne do tego, co będziemy za chwilę mówić. Kiedy Bóg stworzył świat, wypowiedział Boże Słowo, wypowiedział Słowo i stało się. Jego Duch, tchnienie, Duch Święty uczynił to, co zostało stworzone. Halleluja. I teraz tutaj jest napisane, że tak jak śnieg, tak jak deszcz spada z nieba. Wyobraźcie sobie teraz. Wszyscy wyobrażamy sobie i umiemy sobie wyobrazić, jak pada deszcz. Wszyscy potrafimy sobie zdać sprawę z tego, że on nie wraca się z powrotem, nie leci do góry krople, tylko lecą na dół. One spadają w jakimś celu. I kiedy deszcz pada na ziemię, on już tam nie wraca, Bóg mówi, ale on ma swoje zadanie do wypełnienia. Cieszy mnie to niesamowicie, kiedy myślę nad tym słowem. Zwróćcie uwagę na 10 wiersz, gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba, już tam nie wraca, ale raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb. Czyli zdajecie sobie sprawę, że w tym jednym wersecie jest pełnia Bożej obfitości przekazana. Tutaj są same obfite rzeczy. Bóg mówi, jak wielkie bogactwo jest w jednej małej rzeczy, w deszczu. Spada deszcz, zrasza ziemię, ona wydaje plon. Siewcy ziarno, jedzącym chleb. Boże zaopatrzenie, Boża obfitość jest w jednym zdaniu. Słuchajcie, Bóg jest doskonałym Bogiem. Amen. On jest doskonałym Stwórcą. I On teraz daje nam porównanie i mówi słowo, dokładnie tak jest z moim słowem, które wypowiadają moje usta. Dokładnie tak jest z moim słowem, które dzisiaj mówię do was. Tak samo jak z tym deszczem. On nie wróci puste, ono nie wróci puste, ale wykona moją wolę. Amen? Halleluja. Do czego zdążam? Zdążam do tego, że Boże Słowo każdy z nas ma w swoim sercu, w swojej pamięci, masz swoją Biblię i to jest coś niesamowitego, że możesz czytać Słowo Boże każdego dnia. Jeżeli tak nie jest, to chcę zachęcić wszystkich, żebyś tak zaczął robić, żebyś czytał, karmił się Bożym Słowem, bo to jest pokarm dla twojej duszy, inaczej będziesz słaby, możesz zasłabnąć bez Bożego Słowa, bez pokarmu. I chciałbym powiedzieć, że jakiś czas temu, kilka lat temu, byliśmy na pewnym spotkaniu z rodziną. Byliśmy na pewnym spotkaniu i pewien kaznodzieja, który mówił, głosił, opowiadał ciekawe świadectwo. Opowiadał świadectwo, że był w Chinach, był tam głosić. Kiedy pojechał do Chin głosić, to było kilka lat temu.
kiedy spotkanie było i byli liderzy, zebrani wszyscy liderzy, pomieszczenie było zamknięte, bo tam nie wolno publicznie głosić, więc pomieszczenie było zamknięte, obstawa była wojska, żeby się nic nie wydostało na zewnątrz i kiedy on głosił Słowo Boże, mówi, ciekawa sytuacja go spotkała, gdzie nigdzie na świecie, gdzie głosił Słowo Boże, go nie spotkało. I słuchajcie, co mówi. On mówi tak, że kiedy zaczął głosić do liderów, do ludzi wierzących, było tam mnóstwo ludzi. Otworzył Słowo Boże i mówi, otwieramy Hebrajczyków, taki i taki rozdział, taki i taki wiersz i będziemy czytać dłuższy odcinek Słowa Bożego. I kiedy on to skończył powiedzieć, nawet nie zdążył popatrzeć na swoją Biblię, wszyscy na tym miejscu wstali i głośno zaproklamowali, zacytowali to, co on powiedział, będziemy czytać. On był zdziwiony, patrzy się, gdzie jest rzutnik, gdzie jest słowa, gdzie tam podgląd, może gdzieś tam mają i czytają, wszyscy na głos, ale niczego nie było. Więc był zdziwiony, pyta się tłumacza, co jest. Właśnie za chórem zacytowali to, co powiedziałeś, że będziemy czytać. I głosił dalej. Głosił dalej. I za jakiś czas znowu chciał się odnieść do Bożego Słowa i znowu mówi, przeczytał i powiedział taki i taki rozdział, Izajasz 55, 10 i 11 werset. I zanim popatrzył do swojej Biblii, wszyscy wstali i za chórem zacytowali dokładnie te dwa wersety. On patrzy na nich, nikt z nich nie miał Biblii. Tam nie wolno było mieć w tym czasie Biblii. Nigdzie nie było podglądu, nie było słowa, nie było napisane. I wszyscy chórem jednomyślnie, jednogłośnie zaproklamowali, zacytowali urywek, który on zapowiedział. Pomyślał sobie, przecież ja w Polsce się przygotowywałem, moje notatki są po polsku, nikt z Chińczyków nie zna tego języka i nie mógł podglądnąć, że będę czytał te dwa urywki, więc nawet gdyby tak było i podglądnęliby, to 5 minut tutaj wcześniej byłem i nie zdążyliby się nauczyć tego na pamięć. I po tym spotkaniu, pierwszym spotkaniu pyta się tłumacza, o co chodzi? O co chodzi z tym proklamowaniem, ogłaszaniem? A on mówi tak, wiesz, bo u nas w Chinach nie można mieć Biblii. Nie możesz mieć Słowa Bożego publicznie. I my się uczymy słowa na pamięć. My mamy słowo tutaj i tutaj. I kiedy ty mówisz, to my już je znamy. My już je wypowiadamy na głos i z szacunku do Bożego Słowa wstajemy, żeby wypowiedzieć je, Boże Słowo. Bo to są słowa, które wypowiadał Bóg. Te słowa kiedyś wypowiedział Bóg. I my z szacunku do Niego wstajemy i wypowiadamy, powtarzamy to, co On powiedział. Halleluja. Słowo Boże. Słowo Boże to słowa, które wypowiedział Bóg. Ja chciałbym powiedzieć dzisiaj, nie chcę powtarzać, bo słyszeliśmy zeszłą niedzielę, jak bardzo ważne jest Słowo Boże w naszym życiu, ale chciałbym powiedzieć w bardzo praktyczny sposób, kim jest dla Ciebie Boże Słowo. Jak używasz Bożego Słowa i co ono może zmienić w Twoim życiu, co ono może zrobić w Twoim życiu. Żeby chcieć powiedzieć, ja kiedy słyszałem to świadectwo, niedawno byliśmy na spotkaniu, to było tydzień, 2 tygodnie temu może, i wiecie, kiedy pewien kaznodzieja głosił i mówił o Chinach, że był w Chinach i mówi pewne zdarzenie, to ja się roześmiałem i przypomniało się mi to sprzed kilku lat i pomyślałem sobie, wiem dlaczego w Chinach jest takie przebudzenie. Bo oni cytują, wypowiadają Boże Słowo z pamięci, z szacunku i wypowiadają Boże obietnice. Amen? I powiem wam, co on opowiadał. Ten człowiek opowiadał tak, że w Chinach jest przebudzenie, tam jest 700 milionów ludzi wierzących, którzy wiedzą, że tyle jest. Dobrze usłyszeliście. 700 milionów ludzi, którzy wyznają imię Jezusa. Około, bo każdego dnia ta liczba się zmienia i już wam powiem dlaczego. Około 30 tysięcy ludzi dziennie przychodzi do Jezusa Chrystusa. Umiecie w to uwierzyć? Około 30 tysięcy ludzi to są ci, którzy wiedzą o nich, ale jeszcze są prowincje i wioski, gdzie nie można ich policzyć. Ale około tylu ludzi każdego dnia przychodzi, aby poznać Jezusa Chrystusa. Amen? Halleluja. I wiecie, tam jest niesamowite przebudzenie. Pomimo tego, że publicznie, że otwarcie, że może jest zamknięte, ale Słowo Boże wypowiadane przez ich usta, z ust do uszu, jest tak niesamowicie niesione, że ludzie każdego dnia przychodzą przed oblicze Boże. Kiedyś, kilka lat temu, na modlitwie tutaj, kiedy żeśmy się modlili, ja zacząłem dziękować Bogu i Duch Święty pokazał mi obraz właśnie tamtego czasu.
tamtego czasu. Widziałem wielką halę, wiedziałem, że to są Chiny. Widziałem mnóstwo ludzi, tak samo ubrani, w robocze ubrania, w robocze, wiecie, ubrania byli. I od razu zorientowałem się, że to jest to. I zacząłem się modlić i Bóg mi dał słowo, co poranku moja łaska jest świeża i nowa. I zacząłem się modlić i dziękować Bogu, że dzisiejszego poranku, bo to było rano, że dzisiejszego poranku miliony ludzi może przyjść do poznania prawdy. Że miliony ludzi na wezwanie Słowa Bożego może poznać Jezusa Chrystusa. I wiecie, to się dzieje. To było kiedyś tylko w mojej wyobraźni, ale dzisiaj to słyszymy, że to jest realne. To było wtedy. Amen. Halleluja. Gdyż ludzie pragną i Boże Słowo jest tym, co kiedy jest wypowiedziane, kiedy jest ogłoszone, przynosi uwolnienie i życie wieczne, i zbawienie. Amen. Halleluja. Dlatego chcę na ten temat powiedzieć, co ty i ja, dzisiaj wszyscy, jak tutaj jesteśmy na tym miejscu, każdy jeden, i wielki, i mały, może zrobić, znając, mając Boże Słowo, mając Chrystusa w swoim sercu. Halleluja. Niech Duch Święty obficie wypełnia nasze serce. Chciałbym przypomnieć taką historię, którą też słyszałem niedawno o Mojżeszu. Znamy ją wszyscy dobrze, ale przypominamy ją co jakiś czas i temu słyszymy niedawno. Wiecie, Mojżesz był wychowany na człowieka, który ma być królem, który ma być faraonem. Miał być w pałacu królewskim, był wychowywany od dziecka. I kiedy przez 40 lat, wiecie, był wpojony, miał powiedziane, że ma być wyprostowany, dostojnie jego postawa jest tym, którym jest. Przez 40 lat on wiedział, w jakim kierunku zmierza. Ale potem gdzieś przypadkiem dowiedział się o tym, że pochodzi z ludu hebrajskiego, z ludu izraelskiego. I kiedy chciał zrobić coś dobrego dla Boga, kiedy chciał zrobić coś dobrego dla swojego narodu, to właściwie wszystko popsuł. Niepotrzebnie wychylił się, niepotrzebnie musiał uciekać. I chciałbym powiedzieć od tego momentu, znacie tę historię dobrze, prawda? Od tego momentu, kiedy Mojżesz uciekał na pustynię, kiedy założył rodzinę, kiedy już mieszkał tam, kiedy miał gospodarstwo, miał trzody, pas swoje trzody. I Mojżesz po 40 latach, w sumie miał już 80 lat. Po 80 lat miał. I on, wiecie, już jego myśli wszystkie tam z Egiptu już przeszły. To już wszystko się wymazało. Pustynia, pola, rolnictwo i to wszystko utrwaliło się mu, że to już tak zostanie, to będzie jego życie. Już nie będzie faraonem, nie będzie namiestnikiem, nie będzie premierem, nie będzie nikim ważnym w jakimśkolwiek wielkim kraju, ale zostanie już tak, jak jest. I wiecie, kiedy już wszystko mu przeszło, kiedy wszystko już zostawił za sobą, kiedy wiedział, że już teraz jest swoją rzeczywistość, wyobraził sobie na nowo i pomyślał sobie, mam swoje lata, już tak jest i tak będzie i dobrze, niech tak jest. I wiecie, co się mu przytrafiło? Mojżesz pasie owce, pasie trzody swoje, tak wyobrażam sobie, któregoś dnia idzie sobie przez pole i zauważa krzew płonący. Ten krzew płonie. Wiecie, ogień to dla niego nic nowego. Z ogniem ludzie spotykali się od wieków, bardzo dawno. I zobaczył krzew płonący i zaciekawił go ten krzew. I kiedy patrzy się na niego, że płonie, ale nie spala się. I Bóg do niego w tym momencie przemówił. To jest niesamowity przełom historii. Zauważcie, że Bóg przemawia do Mojżesza i mówi, Mojżeszu. Mojżesz zastanawia się, że od jakiegoś czasu ktoś zna jego imię, nawet na pustyni. I odpowiada, podejdź bliżej. Mojżesz podchodzi bliżej, jest ciekawy, co się to dzieje, co to za zjawisko. Bóg mówi do niego, zdejm buty, zdejm swoje sandały. Ziemia, na której stoisz, jest święta. Mojżesz robi dokładnie to, co Bóg mówi. I wiecie, to jest niesamowity moment. Zauważmy, chcę wam pokazać, jak bardzo ważne jest twoje i moje życie, kiedy mamy Słowo Boże. Słuchajcie uważnie. Bóg mówi do Mojżesza, Mojżeszu, wyprowadzisz mój lud z niewoli. Wyobrażacie sobie, co Mojżesz musiał mieć w głowie w tym momencie? Ile musiał mieć opcji? Powiedział, że już pogodził się z tym, już wszystko zamknięte, ten temat już jest skończony i to już było. Ile miał wymówek i opcji? Powiedział, nie wracajmy więcej do tego. Bóg mówi do niego, Mojżeszu, wyprowadzisz mój lud z niewoli. Cały naród. Wow. Mojżesz mówi, niemożliwe. Pomyślał sobie w swoim sercu i mówi, nie dam rady. Nie dam rady. Widzisz, kim jestem?
że to już nie tak. Może kiedyś, jak miałem władzę, byłem w Egipcie, byłem szkolony na faraona i może gdybym był premierem, to miałbym jakiś postulat, żeby tam jakiś głos wnieść. Mógłbym zadecydować, słuchajcie, ten naród wypuszczamy, robimy pierestrojkę w naszym kraju, zmienimy ustrój, zmienimy system płatniczy, zmienimy system gospodarczy, nie będą niewolnicy pracować dla nas, będziemy mieć inną gospodarkę od tego momentu. Może wtedy bym coś dał rady zrobić, ale teraz, Boże, już nie jestem w stanie. 40 lat jestem tutaj jako pasterz, jako gospodarz. To nie ten czas. I Bóg mówi, wyprowadzisz mój lud, pójdziesz i powiesz do Faraona, wypuść mój lud. Mojżesz mówi, nie dam rady. Popatrzył się na siebie, pomyślał, z kim, gdzie, jak, wszystkie kontakty po 40 latach, wyobraźcie sobie, przychodzi do Egiptu, nic, nie da rady. Jego pomysły nie sięgały żadnej sensownej odpowiedzi. A Bóg mówi do niego proste słowo i chciałbym, abyście od tego momentu kodowali, co będę mówił. Zobacz, co masz w swoje ręce. Co trzymasz w swoje ręce? Mojżesz popatrzył się i to była laska. To był kij. Zwykły pasterski kij. Bóg mówi do niego, co trzymasz w swoje ręce? I Mojżesz patrzy się, wiecie, może od kilku lat już miał taki wypasowany, znalazł sobie fajny ten kij. Te sęki były takie odpowiednie, żeby się zatrzymać, tam porządna, silna laska. Wiecie, żeby tam jakieś zwierzęta dzikie przepędzić, jak owca jakaś zbuntowana, żeby po grzbiecie jej tam przyłożyć, żeby się opamiętała. Żeby kiedy jest ciężko iść gdzieś w góry, żeby się podeprzeć tą laską. Wiele funkcji miała ta laska, bardzo potrzebna, ale wiecie, na Bliskim Wschodzie prawie wszyscy pasterze mieli taką laskę. Każdy sobie gdzieś tam upasował, znalazł kawał kija, tak naprawdę powiedzieć kawał drewna. Gałąź. I Bóg mówi do niego, popatrz, co masz w swoje ręce. Co trzymasz w swoje ręce? Mojżesz mówi, to jest laska pasterska. A Bóg mu mówi, rzuć tę laskę. Mojżesz rzuca laskę na ziemię i ona zamienia się w węża. I Mojżesz w tym momencie wystraszył się i zaczął uciekać przed swoją laską. Wyobrażacie sobie chłopa, 80 lat, dorosłego, który przed własnym patykiem, przed własną laską ucieka? Mojżesz wystraszył się i zaczął uciekać. To było niebezpieczne, to było groźne. I Bóg mu mówi, znowu do niego odzywa się i mówi tak, Mojżeszu, złap węża za ogon. Wiecie, wyobraźcie sobie, co musiało być w jego głowie. Po tylu latach wiedział na pustyni, wiedział na stepach, wiedział dokładnie, jak można złapać węża i nigdy się tego nie robi za ogon, bo się odwróci i cię użre. I wydawało mu się to nielogiczne, nienormalne, to jest coś nie z tego świata. Ale wiecie, Mojżesz zaufał. Popatrzcie, jak niesamowite. Zaufał wbrew swoim wszystkim doświadczeniom, które miał przez 80 lat. Zaufał głosowi, którego słyszał pierwszy raz. I złapał za ogon węża. I znowu stał się laską. Znowu miał kij, ten sam swój kij, który miał w swoim ręku. I Bóg mu mówi, teraz idź i wybaw mój lud. Wyprowadzisz mój lud z Egiptu, z niewoli. I wyobraźcie sobie, teraz chcę wam powiedzieć, o co chodzi z tą laską. Słowo Boże jest właśnie taką laską. Słowo Boże jest takim kijem. Wiecie, około 30 lat temu, może niecałe 30 lat temu, kiedy byłem bardzo młodym wierzącym człowiekiem, kiedy poznałem Jezusa Chrystusa w bardzo młodym wieku, cieszyłem się tym, bardzo się radowałem, nie umiałem czytać Słowa Bożego. Nie umiałem i nic mnie nie zachęcało do tego, żeby czytać. Słyszałem, że trzeba, ale nie umiałem czytać Słowa Bożego. Kiedy czytałem od początku, to gdzieś tam się w Mojżeszowie zgubiłem. I pomyślałem sobie historię. Ja się muszę w szkole uczyć historii, a tutaj jeszcze innego narodu historia. I to jest ciągle dla mnie coś za dużo. Aż pewnego razu, kiedy się modliłem, kiedy szukałem Bożego oblicza, kiedy pytałem się, Boże, daj mi odpowiedź, musi być coś więcej, musi być coś, co mogę zbliżyć się do Ciebie. Czy chrześcijaństwo to jest tylko to, żeby poznać Ciebie i modlić się każdy dzień? Chcę wam powiedzieć, że wtedy nie umiałem się nawet modlić. Przyznaję się wam do tego, nie umiałem się modlić. Kiedy wyznałem swojego Pana Jezusa Chrystusa, swoim Zbawicielem, to kobieta, która modliła się ze mną, ona mówiła, prowadziła mnie w modlitwie. Ja powtarzałem.
I ja potem od tego czasu nie umiałem modlić się swoimi słowami. Umiałem Ojcze Nasz, nauczyłem się tego na religii. Modliłem się każdy dzień Ojcze Nasz. Modliłem się, bardzo dużo modliłem się właśnie tą modlitwą. Wiecie, jedyna modlitwa, która była, to wiedziałem, że przy jedzeniu trzeba się pomodlić, więc powiedziałem, Panie, dziękuję Ci za obfitość, za pełny stół, amen. I wszyscy zazwyczaj się rozkręcali, bo chcieli popatrzeć się, że się zaczynam modlić, a się już skończyłem. Wiecie, kiedy na nabożeństwach, to był taki czas, ja wam powiem, wtedy był taki czas, że na nabożeństwach kto dłużej się modlił i bardziej gorliwie, ten był bardziej wierzący. Więc ludzie się modlili długo, modlili się bardzo podniosłym głosem, a ja się nudziłem, zapatrzyłem się w sufit. I zastanawiałem się, Boże, kiedy ja będę taki duchowy, żeby się tak pomodlić? Chociaż raz. Chciałbym się tak umieć pomodlić, jak ten brat. I potem modli się następna siostra i mówi, o, ta siostra już na pewno 30 lat gorąco idzie za Panem, bo tak się pięknie modli. I ja zazdrościłem tym ludziom i ja nie wiedziałem, ja mówię, Boże, czy ja kiedykolwiek dojdę do momentu, żeby być tak gorliwy? Ale tu nie o to chodziło. Nie umiałem tego zrozumieć. Ktoś mi podarował małą broszurkę. To była broszurka bodajże Derka Prince'a. I on mówił na temat słowa. Właśnie to. Mówił o Mojżeszu. Mówił o ogłaszaniu Bożego Słowa. I wiecie, ja wpadłem jako nastolatek, wpadłem na pewien fajny pomysł. Nie umiem się modlić, nie umiem znaleźć słów, a jeżeli znajdę te słowa, to mogą one nie być takie, jakie Bogu by się podobały. Więc ja wezmę Boże Słowo i ja będę się modlił Bożym Słowem. Wpadł ktoś na taki pomysł? Ja otworzyłem psalmy, bo tam było najwięcej, moim zdaniem, modlitwy. Otworzyłem psalmy, zacząłem czytać psalmy, zaczęły się mi podobać. Wiecie, i zacząłem się modlić. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, na niwach zielonych pasie mnie nad wody spokojne prowadzi. Na końcu jest kielich mój, przepełnia. Namaszcza moją głowę. Halleluja. Stół wobec moich nieprzyjaciół zastawia. Chociaż nie wiedziałem, co to znaczy, ale tak się modliłem. I wypowiadałem te słowa. A potem modliłem się psalm 1, psalm 15. Były bardzo dla mnie bliskie. Więc modliłem się. Psalm 27. Pan światłością moją, Pan zbawieniem moim. Kogoż się będę bał? Amen. Halleluja. Kiedy się bałem czegoś, więc używałem tej modlitwy. Modliłem się psalmem 27. Mówiłem, kogoż będę się bał. I kiedy modliłem się 3-4 razy tym słowem, przestałem się bać. I widziałem, że to działa. Widziałem, że to działa. I właśnie ten człowiek przez tą małą broszurkę zachęcił mnie, aby wypowiadać Boże Słowo. Żeby przez ustami swoimi wypowiadać Boże Słowo. I nauczyłem się tego od wczesnego, od początku, żeby wypowiadać to, co powiedział Bóg. I wiecie, co to znaczy? Dopiero długo, długo później dowiedziałem się, że wyznawać to znaczy powiedzieć to, co już było powiedziane. Amen? Halleluja. Kiedy Słowo Boże mówi wyznawać. Wyznawać to znaczy powiedzieć to, co już było powiedziane. Kiedy ogłaszasz Boże Słowo, kiedy mówisz Boże Słowo, to tak naprawdę powtarzasz to, co powiedział Bóg. To jest bardzo ważne. I zrozumiałem to, co się działo w Chinach. Takie wielkie przebudzenie, ponieważ oni zrozumieli, że to wypowiedział Bóg i powtarzali te słowa. Amen? Boże słowa. I chciałbym powiedzieć, że każdy z nas, jak tutaj jesteśmy na tym miejscu, mamy dzisiaj autorytet i możliwość, jeżeli przyjąłeś Jezusa Chrystusa, jeżeli jesteś Jego dzieckiem, aby wypowiadać Boże Słowo. Aby modlić się Bożym Słowem, aby wypowiadać Boże Słowo. Ja to robiłem i wiecie, powiem wam, że moje życie zaczęło się zmieniać. Moje życie zaczęło nabierać smaku. Ja kiedy się modliłem, czasami się zapomniałem na modlitwie, kiedy byłem na spotkaniu, ludzie się modlili, pięknie dziękowali, uwielbiali Boga swoimi słowami, a ja zaczepiłem tam kawałek psalmu. Wszyscy się popatrzyli tak na tym. Pomodliłem się, dziękowałem Bogu Słowem Bożym. Amen. Halleluja. I wiecie, to się rozwinęło w moim życiu. Przyszedł z pomocą mi Duch Święty. To było coś niesamowitego. Powiem wam jeszcze o tym. Kiedy pewnego razu dowiedziałem się, że Duch Święty napełnia, że Duch Święty chrzci swoją obecnością, bardzo tego zapragnąłem. Chciałem jak za wszelką cenę, żeby Duch Święty mnie ochrzcił, żebym był napełniony Jego Duchem Świętym. Przeczytałem w Bożym Słowie, że kiedy On przyjdzie, powie wam wszystko, co ja wam powiedziałem. I ja sobie pomyślałem, to jest to. Ja często muszę się na pamięć uczyć, a Duch Święty mi przypomni. Halleluja, ja Ciebie potrzebuję, Duchu Święty. Wiecie, zrozumiecie, że ja wszystko na temat Ducha Świętego przeczytałem i przestudiowałem w Biblii, w Słowie Bożym. Cały Nowy Testament przezertowałem od jednej do drugiej kartki, żeby zrozumieć, żeby poznać, żeby powiedzieć się, kim jest, co robi, kiedy przychodzi, jak mam, na którym spotkaniu muszę być, żeby Go poznać. Ja wszystko wiedziałem na ten temat.
I modliłem się: Duchu Święty, ja Ciebie potrzebuję. Wiedziałem, że nic więcej w życiu tak bardzo nie potrzebuję jak Ducha Świętego. Halleluja. Zawsze byłem takim człowiekiem, że kiedy coś jest więcej, to ja to muszę mieć. Jeżeli czegoś byście nie chcieli, to powiedzcie: ja to chcę. Jeżeli Bóg coś daje i czegoś nie chcesz, to powiedz: ja to chcę. Ja chcę wszystko, co ma Bóg dla nas. Amen. Dlatego, wiecie, kiedy modliłem się o Ducha Świętego, ja wam kiedyś mówiłem, jak to się stało. Kiedy modliłem się i Duch Święty ochrzcił mnie swoją mocą, to dostałem dar języków. To było dla mnie rewelacyjne, to było zbawienne, to była rewolucja w moim życiu, przewrót zupełny. Wiecie dlaczego? Bo ja nie modliłem się już prawie po polsku. Cały czas modliłem się w językach. Pilnowałem się przy tym, żeby przy ludziach się nie modlić, ale cały czas modliłem się w językach. Kiedy wstawałem, kiedy kładłem się spać, kiedy spałem, w nocy też się modliłem w językach. Uwielbiałem Boga, uwierzyłem w to, że Duch Święty łączy się z moim duchem i uwielbia Boga, bo tak jest napisane w Słowie Bożym. Amen. Wtedy, kiedy Ty nie dajesz rady, kiedy Twoje słowa nie starczają, Duch Boży wie, który jest we mnie, On wie, jak to zrobić i uwielbić Boga. I wiecie, jaki jest piękny obraz? W niebie jest chwała, jest uwielbienie i ja swoim wyobrażeniem nie umiem sobie wyobrazić, jak potężna jest ta chwała. Ale Duch Święty, który jest we mnie, On wie. I kiedy On zaczyna uwielbiać moimi ustami, zaczyna uwielbiać i moimi ustami określa, jak potężny i wielki jest Bóg. Halleluja. Amen. I wtedy ja uwielbiam Go, ja modlę się. Właściwie to ja nie wiem, co ja wypowiadam, ale wiarą przyjmuję, że Duch Święty ogłasza niesamowite rzeczy. I to się dzieje. Wiecie, dlaczego tak wiem? Bo potem przychodzi proroctwo. Czasami przychodzi objawienie, które powala mnie na podłogę. Objawienie, które tylko uszczerbek tego, co mogłem usłyszeć od Ducha Świętego. A to jest często objawienie dla mojego życia. To jest często słowo, którym się mogę dzielić. To jest często poselstwo. To jest często obecność Boża, która właśnie mogę przynieść. Amen? Halleluja. I to jest Duch Święty. I kiedy Duch Święty napełni mnie, kiedy zostałem ochrzczony w Duchu Świętym, a było to bardzo ciekawe, bardzo śmieszne. Nie wiem, słyszeliście, ale jeszcze raz wam powiem. Modliłem się o to i poszedłem do mojego dziadka i mówię: modlisz się w językach? Mówi: tak. Jesteś chrzczony w Duchu Świętym? Tak. To chcę, żebyś się modlił razem ze mną. Ja jeszcze nie jestem i chcę być. I to musi się stać dzisiaj. I wiecie, mój dziadek popatrzył takimi oczami dużymi na mnie. Super. Ucieszył się. To się modlimy. Kiedy masz czas? Ja mówię: mam piątek, sobotę, niedzielę. W poniedziałek muszę być ochrzczony w Duchu Świętym, bo nie idę do szkoły. Inaczej nie idę do szkoły. I dziadek mówi: fajnie. Tak się składa, że babcia idzie tam gdzieś do córki, do cioci. Idzie coś tam pomagać. Więc mamy wolny weekend, pościmy. Wiecie, to tak to bywa, jak kobiety nie ma w domu, to jest post. Dwóch facetów, 3 dni postu. I wiecie, zaczęliśmy się modlić. Ja w piątek po południu przyszedłem po szkole, zaczęliśmy się umodlić. Jaki ja byłem podekscytowany, jaki ja byłem napełniony, jaki ja byłem żywy. Wiecie, ja skakałem po pokoju, ja wielbiłem Boga. Ja myślałem, za pół godziny będę modlił się w językach, za pół godziny będę uwielbiał Pana. Ach, to będzie niesamowite, coś wspaniałego, coś niesamowitego. Minął piątek, nic. Modliliśmy się do późnej nocy, nic. Sobota. W brzuchu burczy. Zaczynamy się modlić. Normalny cykl pracy, wiecie, gospodarstwo, więc pewne obowiązki trzeba wypełnić, ale określiliśmy sobie, że co godzinę stajemy w modlitwie, co godzinę modlimy się, aby uwielbiać Boga. Wyobrażacie sobie modlitwę, że nic nie robisz innego, tylko uwielbiasz Boga i szukasz Jego obecności? Tak mi kazał robić. Takiego dziadka miałem. Co godzinę, mówi, stajemy i modlimy się i uwielbiamy Boga. Co godzinę będziemy modlić się, szukać Jego obecności i uwielbiać Go. A ja mówię: a może poprosimy, żeby wstąpił, żeby napełnił mnie tak szybciutko. Nie, będziemy modlić się i szukać Jego obecności. Będziemy uwielbiać Boga. Będziemy Go uwielbiać. Wiecie, nie mogłem tego słuchać, jak On się modli w językach, a ja nie. Więc modliliśmy się co godzinę. Wykonywaliśmy pracę na gospodarstwie, a co godzinę pilnowałem się modlić. I co godzinę myślałem: może za godzinę, może to już będzie. Może to już się stanie. I przyszedł taki dzień, kiedy już wieczór ja miałem wszystkiego dosyć. Głód to było wszystko, co było nade mną. Nie umiałem pomyśleć o niczym innym, jak o kawałku suchego chleba. I w pewnym momencie pomyślałem sobie: Boże, nie chcę już nic innego. Nie chcę już więcej pić, nie chcę więcej jeść, nie chcę nic w moim życiu. Choćbym miał nie włożyć do ust nic, ani nie pić, nie napić się już w życiu, ani kropli wody. Ja chcę Twojego Ducha Świętego. Ja chcę, żebyś mnie napełnił. Pomimo wszystko, ja zostawiam wszystko, cokolwiek, zostawię wszystko, ale tylko mnie napełni. Daj mi swoją moc. Napełni mnie Duchu Święty.
I wiecie, mój dziadek modlił się w kuchni. On się tam modlił, podniósł ręce, modlił się, a ja wyszedłem na zewnątrz, ja już miałem wszystkiego dosyć. Ja szedłem na polu pod oknami, przy tej chacie tam, na takim betonowym podejście, kamiennym podejście. Ja chodziłem i krzyczałem amen. Kiedy przechodziłem koło okna i widziałem, okno jest lekko uchylone, widziałem, kiedy on się modli, ja mówiłem amen. Ale nie po to, żeby się zgadzać z nim, że się zgadzam z nim, ale chciałem, żeby skończył. A on wpadł w trans i zaczął się modlić i ja myślałem, że prześpimy następną godzinę i będzie się modlił i modlił i modlił i nie będzie końca. I znowu wołałem amen. A on nie zwracał na to uwagi i modlił się dalej. I wiecie, w tym momencie, kiedy zacząłem uwielbiać Boga, widziałem, że nic nie dam rady zrobić. On się nigdy nie skończy modlić. Więc muszę dołączyć i musimy się modlić razem. Zacząłem się modlić, uwielbiać Pana. Zacząłem błogosławić Jego imię. Powiedziałem, Boże, wszystko, czego chcę, to Ty. Wszystko, czego chcę, to Ty. Duch Święty stąpił. Halleluja. Halleluja. Przyszedł do mojego serca i zacząłem się modlić w językach. To było kilka prostych słów. Mózg cały czas mi mówił, co Ty wypowiadasz. Cały czas mi mówił, co ty mówisz? Przecież tego w ogóle nie rozumiesz. To może nie mieć w ogóle sensu. Takiego słowa może w ogóle nie ma. Co ty mówisz? Ale w duchu wiedziałem, że muszę to powiedzieć. Muszę to powiedzieć. Nie umiałem nic innego po polsku, bo wiecie, po 3 dniach modlitwy człowiek taki jak ja, żółtodziób, nie umiał powiedzieć nawet dziękuję. Wszystko już powiedziałeś. Wszystko w języku polskim, jakie tylko słowa mogły być, to już powiedziałem. Ale teraz zostało tylko to, aby powiedzieć coś, co Bóg chce usłyszeć. Amen? I zacząłem się modlić w językach. Zacząłem modlić się, powtarzać te kilka słów. Zacząłem wiedzieć, że Duch Święty przyszedł. Przyjąłem wiarą, że On ochrzcił mnie Duchem Świętym i to potwierdził. Halleluja. Modlicie się w językach? Amen. Halleluja. Chcę wam powiedzieć, jeżeli macie ten dar, jeżeli modlicie się w językach, używajcie go jak najwięcej. Apostoł Paweł powiedział, że ja modlę się w językach więcej niż wy wszyscy razem wzięci. Amen. Wtedy ogłaszasz wielkie rzeczy Boże. Popatrzmy, jaki apostoł Paweł miał wielkie objawienie. Pomimo tego, że od początku nie chodził z Jezusem, Duch Święty dał mu tak wielkie i potężne objawienie na każdy temat życia z Bogiem. Amen? Dlatego, że przebywał w Jego obecności. Siła jest w tym, że modlił się, a kiedy się modlił się dużo w językach. Dlatego módlcie się, nie zaniedbujcie tego daru. Jeżeli masz ten dar, wykorzystuj go na maksa. Halleluja. Ale wróćmy do naszych słów, wróćmy do tego, co chcemy powiedzieć. Kiedy ogłaszamy Boże Słowo, kiedy wypowiadamy Boże Słowa, to nie dzieje się nic innego, jak to, kiedy Bóg by stanął na tej ziemi i wypowiedział Boże Słowo. Wyobrażacie sobie teraz, co Bóg powiedział, kiedy stanął tutaj pierwszy raz? Powiedział, niech stanie się ziemia, niech stanie się morze. Niech się stanie. I stało się. Duch Święty zainicjował i uczynił. Amen. To, co przeczytaliśmy w psalmie. Słowa i duch. Psalmista to przekształcił jak słowa i oddech. Słowa i oddech. Wiecie, taka prawda jest, że kiedy człowiek mówi, nie potrafi nie oddychać. Ze słowami wypuszczasz powietrze. Kiedy wypowiadasz słowa, wypuszczasz powietrze. To jest obraz, kiedy Bóg wypowiada słowo, Jego Duch Święty działa. Obraz jest zupełnie inny, kiedy ktoś wypowiada słowa tylko bez Ducha Świętego. Jest to martwa litera, która zabija. Amen? Spotkaliście się z tym? Martwa litera, która może zabić. Usłyszysz słowo i wiesz, że musisz coś zrobić, ale nie jesteś w stanie i męczysz się. To jest martwa litera. Ale kiedy jest słowo wypowiedziane z mocy Ducha, z oddechem Bożym, wtedy ono daje życie i ono daje wykonanie. Amen? Ono zacznie się dziać. Ono się zacznie dziać, bo to jest Słowo i Duch. Słowo zawsze musi być z Duchem Świętym. Słowo zawsze musi być połączone z Duchem Świętym. Dlatego, że litera zabija, Duch ożywia. Kiedy Pan Jezus głosił, jest w wielu miejscach powiedziane, że mówił nie jako uczony, ale jako moc mający. Amen. Dlatego, że Duch Święty poruszał się, kiedy wypowiadane były słowa. I tak samo się dzieje. Chcę wam powiedzieć, tak samo się dzieje. Zapamiętajcie to zdanie i nie myślcie, że to raz przesadziłem grubo, że kiedy wypowiadasz Boże słowa, w namaszczeniu i napełnieniu Duchem Świętym mają tę samą moc, którą Bóg miał, kiedy stworzył świat. Amen. Kiedy wypowiadasz Boże słowo, w namaszczeniu, w natchnieniu Ducha Świętego, one mają takie same moc, jak wtedy, kiedy Bóg stworzył niebo i ziemię. Wtedy, kiedy Bóg stworzył ciebie i mnie. Amen? Czy Boże Słowo jest trochę mniejsze, kiedy ja je wypowiadam?
Słuchajcie, to są nadal Boże słowa. To nie są moje słowa. Jest tutaj napisane, które wychodzi z moich ust, nie wraca puste, ale spełnia moją wolę i pomyślnie każdą rzecz, z którą je wysłałem. Amen. Boże słowo. Popatrzcie teraz na obraz. Mojżesz. Dlaczego Bóg nie powiedział: Mojżeszu, daj mi swoją laskę. Coś ci pokażę. Zastanawialiście się nad tym? Daj mi do mojej ręki swoją laskę. I Mojżesz stałby i byłby pełny podziwu. Wow, jesteś niesamowity, Boże. Bóg mówi do niego: Mojżeszu, co masz w swojej ręce? Użyj to. To, co masz w swojej ręce, użyj to. Gdybyśmy przestudiowali drugą księgę, księgę Mojżeszową, drugą i trzecią księgę Mojżeszową, to chcę wam powiedzieć, zaskakujące tam są dowody, że Mojżesz wyrwał naród izraelski za pomocą jednego kija i przeprowadził go do samego końca, gdzie Bóg mu kazał. Uwierzycie mi? Zrobił to za pomocą laski. Bóg nie stanął i nie zabrał jego laski i powiedział: teraz ja coś zrobię dla Izraela. On powiedział: Mojżeszu, wyciąg swoją laskę. Kiedy Mojżesz wyciągnął laskę, wody morza rozstąpiły się. I lud izraelski przeszedł suchą nogą na drugi brzeg. A kiedy już faraon z wojskiem był blisko, żeby ich zabić, Bóg znowu mówi: Mojżeszu, co masz w swojej ręce? Wyciąg swoją laskę. Mojżesz wyciąga swoją laskę i wody się stępują, zalewając wrogów. Za każdym razem, kiedy była potrzeba, aby Boża interwencja była, Bóg pobudzał Mojżesza, a Mojżesz wiedział, co ma w swojej ręce. Popatrzcie się, że przez 40 lat może miał tę samą laskę i nie był świadomy, nie miał pojęcia, co trzyma w swojej ręce. Ile lat już czytasz Słowo Boże? Ile lat jesteś blisko Pana? Ile lat poznałeś Jezusa Chrystusa? Ile lat może to już trwa? Ile razy może przychodzimy przed Jego oblicze? Słuchaj, Bóg mówi do ciebie dzisiaj wyraźnie. Co masz w swoim ręku? Bóg nie przyjdzie i nie weźmie twojej sytuacji i nie zmieni je na swój sposób. On chce, abyś to ty zmienił sytuację wokół ciebie. Amen? On chce, abyś to ty użył autorytetu i władzy, którą On zostawił dla ciebie i dla mnie. A jest w nim Słowo Boże wypowiedziane przez twoje usta. To jest niesamowity obraz proklamacji. Wyciągasz swoją laskę, czyli proklamujesz Boże Słowo. Słowo proklamacja wzięło się z bardzo agresywnego wypowiadania, głośnego wypowiadania. Wiecie, skąd się to wzięło? Kiedyś, kiedy nie było mediów, kiedy nie było gazet, kiedy nie było jakkolwiek inaczej ogłosić, byli heroldzi. To się nazywali heroldzi w średniowieczu, ale jeszcze wcześniej, kiedy za czasów Jezusa nawet, byli ludzie, którzy stawali na rynku, stawali w miejscach, gdzie jest dużo ludzi, aby ogłaszać to, co miało następować. O, powiedzmy, zmienia się podatek z 23% na 17%, staje herold na środku Ustronia i staje na rynku i mówi: zaprawdę, zaprawdę, krzyczy na cały głos. I słuchajcie, jeżeli ktoś usłyszał te dwa słowa, to wszyscy stawali na baczność i słuchali, co władza ma do powiedzenia. Król albo władca w ten sposób nadawał prawo. Nadawał w tym momencie to, co miało nastać. I kiedy taki głosiciel, że tak powiem, stawał i powiedział: zaprawdę, zaprawdę, wtedy wszyscy stawali i słuchali. I on wypowiadał te słowa, które miały być powiedziane. Pan Jezus też korzystał z tego. On często mówił: zaprawdę, zaprawdę. Wtedy ludzie słuchali, a on mówił prawdę. On mówi Słowo Boże. Amen. W średniowieczu byli to ludzie, którzy na wezwanie króla mieli autorytet i mieli taką samą władzę jak król, aby wypowiedzieć te słowa. Król wypowiedział je na dziedzińcu, wypowiedział ją przed senatem, a ci ludzie, którzy byli odpowiedzialni, wyznaczeni do tego, aby iść teraz na rynki, na miasto i aby ogłosić wszędzie to, co król wypowiedział, oni mieli autorytet, władzę, aby iść i na rynku stanąć i powiedzieć: zaprawdę, zaprawdę, mówi król. I wypowiadali, co mówi król. Rozumiemy to? I wiecie, dzisiaj chcę wam powiedzieć, że Słowo Boże ogłaszane przez twoje usta jest niczym mniejszym, niczym innym, jakby sam Bóg stanął w tym miejscu, gdzie stoisz i wypowiedział te same słowa.
Kiedy w mocy Ducha Świętego wypowiadasz Boże Słowa, dzieje się to samo, co wypowiedział Bóg, kiedy stworzył niebo i ziemię. Amen? To jest bardzo ważne, a bardzo też odważne. Wiecie, my czasami możemy sobie pomyśleć, że to trochę przesadzone jest. Ja chcę wam powiedzieć, że nic przesadzone. Ja to sprawdziłem w swoim życiu, kiedy ogłaszałem Boże Słowo. Małe świadectwo. Powiem wam, w 92 roku, kiedy zacząłem się modlić, byłem już wtedy ochrzczony Duchu Świętym, napełniony Duchem Świętym, modliłem się i ogłaszałem Boże Słowo. Zostało mi, wiecie, zostało mi tam z tego czasu, że ogłaszałem Boże Słowo. I było takie słowo, Ozeasza, szósty rozdział. Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana. Może zna ktoś takie słowo? Że Go znajdziemy, pewne jest jak zorza poranna. I przyjdzie do nas jak deszcz, który zrasza ziemię. Jak późny deszcz, który zrasza ziemię. Amen. Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana, że Go znajdziemy, pewne jest jak zorza poranna i przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. Słuchajcie, ja to słowo wyznawałem każdej modlitwy. Każde, budziłem się rano i ogłaszałem, niech ono zostanie. I ogłaszałem każde rano. Każde rano będę się starał usilnie znaleźć Pana. Będę się starał poznać Pana. Że Go znajdę, pewne jest jak zorza poranna. I przyjdzie do mnie jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. I wyznawałem to słowo każdy dzień rano i każdy dzień wieczór. Kiedy kończyłem dzień i kiedy zaczynałem dzień, wypowiadałem to słowo na głos. Na głos je wypowiadałem. Spodobało się mi, Duch Boży mnie pobudził, wypowiadałem. I kiedyś na jakimś spotkaniu ktoś został pobudzony i przeczytał to słowo. I ja powiedziałem, słuchajcie, to jest moje ulubione słowo. Zacznijmy go wyznawać. Było to kilka osób. Zaczęliśmy wyznawać to słowo. Ktoś wpadł na pomysł, to może wszyscy razem powiedzmy to słowo. Ogłośmy go. Chórem powiedzmy go wszyscy razem. Więc chórem wyznawaliśmy to słowo. Następne spotkanie, ktoś powiedział, a może nasze wyznanie powtórzymy, to co żeśmy zeszły raz powiedzieli. Wiecie, za jakiś czas zaczęło przychodzić coraz więcej ludzi. Nie wiem, skąd oni się wzięli. Przychodzili ludzie, którzy byli głodni Boga, a my żeśmy wyznawali Boże Słowo. Staraliśmy się szukać Pana, poznać Go i byliśmy pewni, że Go znajdziemy. Ale ciągle myśleliśmy, że niestety to nie jest ten moment. Po jakimś czasie, wiecie, 94 rok, dwa lata później, ludzi było tak dużo, że trzeba było wynająć miejsce. Trzeba było wynająć miejsce, żeby spotkać, żeby zgromadzić wszystkich. Uwielbialiśmy Boga, modliliśmy się, szukaliśmy Jego obecności i wypowiadaliśmy jedno i to samo słowo. Słowo Boże. Halleluja. I kiedy nasze usta wypowiadały, kiedy żeśmy wypowiadali, Bóg zaczął działać, dał się nam znaleźć. Przyszedł do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. Wiecie, chcę wam powiedzieć, nawet się takie rzeczy działy, że z liceum młodzież chciała być na tym spotkaniu, to było wieczorem, więc nawet nie szli do domu. Wielu ludzi nie szło do domu. Przychodziła młodzież z tornistrami, z plecakami ze szkoły. Przychodziła na wieczór, na spotkanie, żeby ogłosić Boże Słowo, żeby się modlić, żeby Duch Święty zaczął wstępować. Ja nie wiedziałem, o co chodzi, ja nawet nie miałem pojęcia. Skąd się ci ludzie biorą? Kto ich zaprasza? Nie wiedziałem nic. Nie było żadnych billboardów. Nikt nie ogłaszał. Nikt nie powiedział, że za tydzień będzie modlitwa w piątek albo w sobotę. Tylko żeśmy wiedzieli, że będziemy się spotykać i ogłaszaliśmy Boże Słowo. Halleluja. I jeszcze wiele innych wersetów żeśmy ogłaszali. I Bóg zainterweniował na moc Bożego Słowa. Dwa lata później było wiele ludzi. Ja nawet nie wiem, bo chyba nikt nie policzył tych ludzi. Ale rodzice martwili się, gdzie są dzieci. Wiecie, o 3 kończy szkołę, a o 6 spotkanie, więc o 8 był w domu. No co on robi? Trzeba się martwić, tak. Ale przychodzili po to, żeby być w Bożej obecności. Amen. Kiedy wypowiadasz Boże Słowo, kiedy ogłaszasz Boże Słowo w Duchu Świętym, Bóg zaczyna się poruszać. Duch Święty zaczyna poruszać. Chcę was zachęcić i powiedzieć, że ty i ja, każdy z nas ma możliwość i moc i jesteś powołany do tego, aby ogłaszać Boże Słowo. Abyś żył Bożym Słowem i ogłaszał Go. Kiedy Bóg dotyka ciebie słowem, kiedy Bóg dotyka ciebie wersetem, zapisz go, zanotuj go i ogłaszaj, powtarzaj go. Naucz się go na pamięć, i ogłaszaj go, wypowiadaj go na głos. Wiecie, dlaczego jest tak ważne wypowiadanie na głos? Dlatego, że wszystkie zwierzchności, mocy ciemności słyszą i wiedzą, co nastanie. Amen? Dlatego, że Bóg chce, abyś uwolnił Boże Słowo. Dopóki go masz w sercu i w głowie, masz laskę w swojej ręce. Ale kiedy rzucisz laskę, wypowiesz Boże Słowo, ono stanie się życiem. Dlatego też tak bardzo ważne jest, abyśmy mieli respekt i bojaźń przed Bożym Słowem. Wiecie, Mojżesz uciekał przed swoją laską. Umiecie to zrozumieć?
On się bał swojej laski. Dlatego tak bardzo ważne jest, abyśmy wiedzieli, jak Boże Słowo jest bardzo godne szacunku i bojaźni Bożej. Amen? Pokażę wam taki fajny moment. W tym samej księdze, Izajasza 66. Tak mówi Pan. Niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich nóg. Jakiż to dom chcecie mi zbudować i jakież to jest miejsce, gdzie mógłbym spocząć. Przecież to wszystko moja ręka uczyniła. Także to wszystko powstało, mówi Pan. Lecz ja patrzę się na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Widzimy to? Bóg mówi, co chcecie mi zrobić, żeby mnie uwielbić? Co chcecie zbudować mi, żeby zrobić na mnie wrażenie? Czy to wszystko nie moja ręka uczyniła? Czy jest coś, czym możecie mnie zaskoczyć? Czy jest coś, czym możecie podnieść pozycję i powiedzieć, Boże, zrobiliśmy coś niesamowitego dla Ciebie? Przecież to wszystko znam na pamięć. Wszystko jest moje. To wszystko moja ręka uczyniła. Ale mówi, jest jedna rzecz. Jest jedna rzecz. Halleluja. Jest jedna rzecz, którą możecie zrobić na mnie wrażenie. Słuchajcie, jest jedna rzecz, którą możesz zrobić na Bogu wrażenie. Pokorny, przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Czy tak jest w twoim życiu? Czy z taką właśnie postawą jesteś gotowy stanąć i powiedzieć Boże Słowo? Wypowiadać Boże Słowa. Wypowiadać Boże Słowa. Będziemy już kończyć powolutku i na zakończenie chciałbym powiedzieć, żeby wyznanie twoich ust jest bardzo ważne. Wyznanie naszych ust jest tak bardzo ważne. Wiecie, kiedy Słowo Boże mówi, że kto uwierzy w sercu swoim, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i wyzna swoimi ustami, że Bóg zbudził go z martwych, zbawionym będzie? Wyobraźcie sobie, że uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa, ale nigdy tego nie wypowiedziałeś na głos. Czy będziesz zbawiony? Wypowiedz to na głos. Wypowiedz to na głos. Jezu, jesteś Synem Bożym i Bóg zbudził Ciebie z martwych i chce, abyś był Panem mojego życia. Może za chwilę będziemy się modlić tą modlitwą. Ale chciałbym, żebyście zrozumieli, jak bardzo ważne jest wypowiadanie Bożych słów. To nie są nasze słowa, to nie są byle jakie słowa, ale to są słowa pochodzące od samego Boga. Amen? Słowa, które nigdy nie wracają puste, ale które spełniają Jego wolę i pomyślnie każdą rzecz, z którą On je wysłał. Halleluja. Chciałbym, abyśmy zaproklamowali Ozeasza 6 rozdział. Jeszcze raz, jeszcze by mogli wyświetlić. Chcielibyśmy wszyscy razem powiedzieć to słowo, a potem będziemy się modlić. Może wstańmy wszyscy do tego słowa. Przeczytajmy go na głos. Powiedzmy go na głos. Halleluja. Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana, że Go znajdziemy, pewne jest jak zorza poranna i przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. A teraz pomyśl o naszym zborze, o naszym kościele, o społeczności, jak deszcz, który zrasza ziemię, że przyjdzie do nas, jest pewne. I teraz jeszcze raz chcielibyśmy wypowiedzieć to słowo. Amen? Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana, że Go znajdziemy, pewne jest jak zorza poranna. I przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. Pomyśl o sytuacji w swoim domu, pomyśl o sytuacji w swojej rodzinie, w swoich bliskich, że przyjdzie do nas. Amen? To jest pewne. Słuchajcie, to jest pewne. Tu nie ma nic niewiadomego. Tu nie mam nadziei, że może przyjdzie albo nie. Tu jest pewne. Bóg mówi dzisiaj wyraźnie, że jest pewne jak zorza poranna. Obudziłeś się kiedyś i nie było rana? No to tak dokładnie Bóg chce ci powiedzieć, że tak pewne jest, że On przyjdzie do ciebie, kiedy będziesz się starał Go poznać. Amen? Więc powiedzmy nad sytuacją w naszym domu, naszych rodzinach, naszych pracy, gdziekolwiek potrzebujesz teraz, że przyjdzie jak poranek do twojego życia. Amen? Wypowiedzmy jeszcze raz to słowo. Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana, że Go znajdziemy, pewne jest jak zorza poranna. I przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. Halleluja. Dzięki Ci, Jezu. Uwielbiamy Ciebie za Twoje Słowo. Błogosławimy Twoje święte imię. Dziękujemy Ci, że Słowo Twoje jest mocne. Że Słowo Twoje jest jak miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawu i szpików. Zdolne osądzić myśli i zamiary serca. I nie ma nic ukrytego, które by nie mogło, Panie, przeniknąć. Ale wszystko jest odkryte przed Słowem Twoim. Halleluja. Dlatego uwielbiamy Ciebie, Boże, że Twoje Słowo
słowo jest tak żywe, że ono wypowiadasz i my możemy je wypowiadać w autorytecie z tą samą mocą, mocą Ducha Świętego. Halleluja. I chcemy to robić, Panie. Chcemy wyznawać, opowiadać, wyznawać Twoje słowo, wypowiadać Twoje słowo, na głos wypowiadać Twoje słowo. Halleluja. Halleluja. Dzięki Ci, Jezu. Słuchajcie, jest taka prośba. Mam do Was prośbę. Jeżeli jest na tym miejscu osoba, albo słuchasz, i jest taka osoba, której przyjąłeś, wierzysz w Jezusa Chrystusa, wierzysz gorąco w Jezusa Chrystusa, wiesz, że On jest Zbawicielem, wiesz, że zbawił cały świat, ale nigdy swoimi ustami na głos nie wypowiedziałeś: Panie, wierzę, że jesteś Synem Bożym, że zbawiłeś mnie, że przebaczyłeś moje grzechy i że Bóg wzbudził Ciebie z martwych, abym ja był wzbudzony z martwych. Czy jest taka osoba? Podnieś swoją rękę. Nigdy na głos tego nie powiedziałeś. Odważnie, odważnie, dla odważnych świat należy. Odważnie podnieś swoją rękę. Jeżeli nigdy nie powiedziałeś tego na głos, podnieś swoją rękę. Jeżeli jesteś i słuchasz tego, a jest w twoim sercu tak, że wierzysz w swoim sercu, ale nigdy tego nie wypowiedziałeś. To jest bardzo ważne, dlatego że ustami wypowiadasz i w tym momencie wiarą tworzysz to, że Jezus Chrystus uczynił dla ciebie nowe stworzenie. Amen. Halleluja. Dlatego pomódlmy się przez to. Panie Jezu, dziękuję Ci, że jesteś Synem Bożym. Dziękuję Ci, że Bóg zbudził Ciebie z martwych, że jesteś żywy, że z martwych stałeś, pokonałeś grzech, pokonałeś śmierć, pokonałeś mój grzech, pokonałeś moje słabości. I dziękuję Ci, że Ty jesteś zwycięzcą. Proszę Cię do mojego życia. Zapraszam Cię do mojego życia. Od dzisiaj chcę Ciebie wyznawać Panem i Bogiem mojego życia. Chcę wyznawać Ciebie, że jesteś moim Zbawicielem. I chcę wiarą wyznawać, że od dzisiejszego dnia jestem zbawiony. Że Ty mnie przyjąłeś do swojej rodziny. Że przyjąłeś mnie do siebie. Halleluja. Że jestem oczyszczony Twoją świętą krwią. Z każdego grzechu, z wszelkiego grzechu. W imieniu Jezusa Chrystusa dziękuję Ci, Ojcze. Halleluja. Amen. Halleluja. To jest dobra modlitwa. Słuchajcie, chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Modlimy się o chorych. Modlimy się o tych, którzy są słabi. Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, że On poniósł nasze grzechy, nasze słabości. W Izajaszu 53 jest napisane: dwa razy poniósł. Dwa razy poniósł. W wierszu 4, w wierszu 12 jest napisane, że On poniósł moje grzechy, ale też nie poniósł tylko z moich grzechów. On poniósł moje choroby. Jeżeli jesteś dotknięty jakąkolwiek słabością albo chorobą, Jezus Chrystus wziął to na siebie. Musisz wiarą wypowiedzieć to na głos. Amen? Halleluja. Dlatego Słowo Boże niech będzie tym, które uwolni uzdrowienie w Twoim życiu. Amen? Jest wiele osób, o których się chcemy teraz modlić, które są w szpitalach, które są chore, potrzebują modlitwy, ale chcę najpierw modlić się o Ciebie, jeżeli jesteś na tym miejscu. Twoje wyznanie ma decydujący głos. Amen? Musisz to wypowiedzieć na głos. Panie Jezu, Ty umarłeś za mnie, aby ponieść moje choroby i moje ciężary. Aby ponieść mój ból. Podnieśmy nasze ręce i zawołajmy. Ogłośmy Boże Słowo. Halleluja. Ojcze, ogłaszamy, że w sińcach i ranach Jezusa Chrystusa jest nasze uzdrowienie. Ja ogłaszam, Panie, że Ty poniosłeś wszelki ból, wszelką chorobę, wszelką niemoc. Poniosłeś na krzyż Golgoty, poniosłeś wszelki ból, poniosłeś wszelkie zniewagę, poniosłeś wszystko na Golgotę, abyśmy my mogli być uzdrowieni przez sińce i rany Twoje. Ogłaszamy Twoje słowo, ogłaszamy to, co powiedziałeś. Wykonało się, wykonało się, wykonało się nad moim życiem, nad naszym życiem, na naszym zdrowiem, w imieniu Jezusa Chrystusa. Ogłaszamy Twoje sińce i rany, ogłaszamy święto krew Jezusa, ogłaszamy, Panie, nad każdą niemocą, nad każdą słabością, ogłaszamy zwycięstwo Jezusa, ogłaszamy, Panie, że Ty to wziąłeś i zaniosłeś, i dlatego my możemy składać na Ciebie, złożyć to, Panie, nie musimy więcej chorować, w imieniu Jezusa Chrystusa, abyśmy mogli wielbić Ciebie i na każdym miejscu ogłaszać Boże Słowo, Bożą wolę, halleluja, w imieniu Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci. Chwała Tobie. Halleluja. Halleluja. Kościele Boże, chcę, żebyście teraz wszyscy podnieśli swoje ręce na znak tego, że chcemy modlić się o chorych. Chcemy się modlić o Lucynkę. Chcemy się modlić o chorych, którzy potrzebują, o tych, którzy w tym momencie teraz może nie potrafią otworzyć swoich ust, ale Ty potrafisz. Jesteś na tym miejscu i jesteś heroldem, który może ogłosić Boże uzdrowienie nad jego życiem. Nad ich życiem. Amen. Halleluja. Dlatego potrzebujemy teraz każdych ust. Każde usta niech się otworzą na tym miejscu i ogłoszą to, co się wykonało na Golgocie, nad życiem, nad zdrowiem Lucyny i nad zdrowiem każdej osoby, którą teraz przynosisz na rękach modlitwy. Dlatego wyciąg swoje ręce, otwórz swoje usta i wypowiadaj te słowa. Halleluja. O, dzięki Ci, Jezu. Halleluja.
Halleluja, ogłaszamy, Panie, Twoje uzdrowienie. Ogłaszamy Twoje uzdrowienie. Ogłaszamy, Panie, Twoją wolność. Ogłaszamy wolność nad każdą chorobą. Wolność, Panie, od guza. Wolność od guza. Wolność w imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa bądź uzdrowiona. Bądź uzdrowiona w imieniu Jezusa Chrystusa. W tym potężnym imieniu Jezus. Halleluja. W imieniu Jezus. Halleluja. W imieniu Jezus. Ogłaszamy Twoje słowo. Ogłaszamy Twoje słowo, że poniosłeś wszelki grzech, a sińcami i ranami Twoimi jesteśmy uleczeni. Halleluja. Ogłaszamy to w Jezusie Chrystusie. Halleluja. Dzięki Ci, Jezu. Halleluja. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Jezu. Chwała Tobie. Halleluja. Halleluja. Dzięki Ci, chwała Tobie. Uwielbiamy Twoje święte imię. Halleluja. Chwała Ci, Jezu. Halleluja. Halleluja. Chcielibyśmy jeszcze uwielbić naszego Boga za to, co się dzisiaj wydarzyło. Wiele osób wyznało Jezusa swoim Panem. Amen. Wiele osób dzisiaj zostało uzdrowionych. Dlatego uwielbijmy naszego Pana, poddajmy Mu chwałę, wznieśmy głos chwały, halleluja. Otwórz swoje usta, aby dać Mu chwałę. To jest cudowny moment. Słowo Boże mówi na każdym miejscu, w każdych okolicznościach. Uwielbiam Ciebie, Boże, bo jesteś wielki, a dzieła Twoje są niezbadane. Twoje dzieła są potężne, one są cudowne, halleluja. Wielbimy Ciebie, Panie, że Ty więcej niż to, o co prosiliśmy, dzisiaj uczyniłeś dla naszego życia. Więcej uczyniłeś, więcej, daleko więcej, halleluja, daleko więcej ponad to wszystko, o co prosiliśmy Ciebie i o co marzyliśmy. W imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja. Dziękujemy Ci, Jezu. Dziękujemy Ci, Jezu, za uzdrowienie, za zbawienie, za uwolnienie. Dziękujemy Ci, Panie, za obfitość Twoją, za opatrzenie Twoje. W imieniu Jezusa Chrystusa. Na dzisiejszy dzień dziękujemy Ci. Halleluja. Niech Twoja chwała, Twoje uwielbienie, niech będzie płynąć z naszych serc. Halleluja. Halleluja. Halleluja, cudowne jest imię Jezus, cudowne jest imię Jezus. Chcę Wam powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, którą podczas modlitwy Duch Święty mi przypomniał. Pan Jezus, kiedy mówił o wszystkich czasach, jakie będą następować, na samym końcu powiedział, wiecie, co będzie na końcu? Na sam koniec. I będzie ogłaszana ta rzecz, Ewangelia o Królestwie, na świadectwo wszystkich narodów i wtedy nastanie koniec. Jako ostatni znak będzie ogłaszanie Bożego Słowa. I to nie będzie tylko przez kaznodziejów i pastorów, ale przez wszystkich ludzi, którzy tutaj są na tym miejscu. Amen? Każdy jeden będzie ogłaszał Boże Słowo. W Chinach się już to dzieje. W Polsce też się musi zacząć dziać. Amen? Ogłaszać Boże Słowo. Wypowiadać Boże Słowo. To, co powiedział Bóg. Pan Jezus powiedział, że to będzie najbliższy znak. I wiecie, to nadchodzi. Dlatego, że wierzący ludzie otwierają swoje serca, otwierają swoje usta przede wszystkim i ogłaszają Boże Słowo. Niech Bóg was błogosławi za każdym razem, kiedy otwierasz usta, aby wypowiadać Jego Słowo. Niech Duch Święty namaści Ciebie, aby w tchnieniu Ducha Świętego to były twórcze słowa dla Twojego życia i dla wszystkiego otoczenia Twojego. Halleluja.